listening can be found. It's spinning round and round. Slow it down. Witajcie moi drodzy, z tej strony DSO, jesteśmy już w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 2 Remake z 2019 roku. Mam taką nadzieję, że to już jest ostatni odcinek, jeżeli chodzi o scenariusz Claire. Jeżeli nie, no to ewentualnie podzielę sobie go na dwie części, ale myślę, że on nie powinien przekroczyć godziny. No bo sugerując się, słuchajcie, pierwowzorem, no to zbliżając się już tutaj na ten odcinek, powinniśmy otrzymać antywirus i to powinien być generalnie koniec. Natomiast jeszcze kwestia starcia z Birkinem. Ile mi to, słuchajcie, zajmie? I czy to będzie jedno starcie? Czy to będzie więcej starć? Wiem na pewno, że 100% jeżeli uzyskam ten antywirus, dobrze by było się... Oho, widzieliście rozwalone te drzwi? Dobrze by było się wyposażyć w jakąś mocną broń. No, uzbroić się po zęby, tak? Mamy tutaj, widzę... Aha, tu jeszcze jest do włożenia. No dobrze. OSS. To ustawmy to. To jest chyba to pierwsze, tak? No coś sobie nie mogę, słuchajcie, trafić. O, okej. Jest, zadrżał pad, więc jest dobrze. No i pięknie, mamy zasilanie. Teraz tak, co my tutaj mamy? Dajcie jakieś prochy, słuchajcie, bo zbliżamy się ku wielkiemu finałowi. Dalekron podjęła decyzję o wstrzymaniu badań nad wirusem G. Prawdopodobnie się będzie badał NEST. Przerwano finansowanie projektu, a dyrektor William Birkin został usunięty ze stanowiska. No, usunięty, nie usunięty. Koszty. No, zaraz się przyjmę informację, że G jest prawie gotowy. Dziwne, że nie zgłosił pan tego do laboratorium, ale nie będę drążył tego tematu. Proszę o wysłanie wyniku. Proszę się nie martwić, wykonał pan mnóstwo dobrej roboty, drzwi, ale my zajmiemy się resztą. O, naruszył pan warunki umowy z Umbrella. No to tutaj generalnie wiadomo, Birkin jakby rościł sobie prawa do tego wirusa, tak? On go stworzył. No a tutaj... Umbrella Corporation chciała już przejąć i powiedzieć panu dzień do widzenia, tak? No i stało się, jak się stało, słuchajcie. Zarżnęli go jak prosiaka. Ale Birkin załatwił to w inny sposób. No i my się teraz, słuchajcie, musimy męczyć. Ja się muszę męczyć, bo muszę ciula kuźwa ubić. Także, no. Nic tu nie ma w tych szafkach. Ludzie, dajcie spokój. Daj tam mi coś, jakieś proszki, coś. Resident Evil mówi się, kłania. Pamiętacie te sceny? Z tymi laserami niebieskimi. Fajne rzeczy się tam działy. Tu można zejść? Nie, raczej nie. Dobra. Tu się coś włącza? Też nie. Dobrze, to idymy. Nie podoba mi się ten most. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy rozczłonkowane części... G. Co tu jest? Dziennik badań. Po wszczepieniu obiektu embriona G wykonaliśmy 50 cm nacięcia od klatki piersiowej do brzucha i rozpoczęliśmy obserwację. Przy pomocy zespołu medycznego trzymaliśmy obiekt na poziomie przytomności między 15. Jednak uległ pogorszeniu i dalsze prowadzenie była konieczne. Obiekt został zutylizowany. Wirus G został podany obiektowi, więc obiekt 501 w drodze mutacji przyjął formę G i został wypuszczony do grupy 30 obiektów badań po 2 godzinach 36 minutach. Wszystkie obiekty badań z wyjątkiem jednego miały wyszczepione embriony. Aha. Wszystkie obiekty zostały zutylizowane. Podaliśmy wirusa G obiektowi. Wiecie, to jest takie straszne, jak oni piszą obiekt, obiekt, obiekt. A to byli tak naprawdę ludzie. To jest po prostu straszne. I obiekt został zutylizowany. To są te wszystkie, słuchajcie, zwłoki, które zostały, no jak to pięknie piszą, zutylizowane. No i co, dupa nie wie. Damn it. Look at that. All right. Hell yeah. Got it. Thank God. Mamy to, kochani. Mamy antywirusa. Mamy środek. Mamy Devila.
Ciekawe, czemu dają nam tu teraz skrzynię i możliwość zapisu. Oczywiście skorzystamy i zbroimy się po zęby. No i proszki. Ale dziękuję, jesteście bardzo hojni. Ale ja wolałabym w sumie, żebyście nic nie dawali i żeby nie było żadnego starcia, słuchajcie. Ale obawiam się, że to nie będzie takie przyjemne, jak będziemy stąd wychodzić. Swoją drogą nie mam żadnej płyty, bo w pierwozorze było tak, że musieliśmy otworzyć kuźwa te główne przejście. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, co tu się potoczy. Jak to się potoczy. Co tu się wydarzy. Na razie nie mam zielonego pojęcia, jak sobie tu rozdysponować to wszystko w tym ekwipunku. Na pewno sobie to zmieszamy z czerwoną roślinką. Dobrze. To wywal. Teraz tak. Naprawdę nic więcej już tutaj nie ma. Nic a nic. No nie ma, nie chcę być inaczej, słuchajcie. To jest nasza bransoleta, teraz tak. Prochami się najpierw zajmiemy, co? Jest jeszcze coś? Nie ma już. Jezus, powiem wam, że mamy tak ubogo w tym ekwipunku, że ja nawet, słuchajcie, chyba nie chcę stąd wychodzić. Serio. Nie chcę stąd wychodzić. Dobra, mamy przynajmniej jakieś dodatkowe te naboje kwasowe. Zawsze to coś, prawda? Co mi po tym? Aha, nie mogę tego połączyć. Ja zawsze się, słuchajcie, gubię, że nie mogę tego połączyć w tym cholernym z tej skrzyni. Aha, w staku jest tylko 10. Co ja robię? Co ja robię? Laska, co ty robisz? Co jeszcze weźmiemy ze sobą? No musimy wziąć na pewno te pociski. O, tu są jeszcze. Dobrze. To nawet sporo, słuchajcie. Nawet sporo, więc może te 5... Albo dobra, zabierzmy je z sobą. No i granatnik, tak? Co jeszcze mogę tu zrobić? W sumie nie, bo mam naboje do magnum. To lepiej tego, słuchajcie, nie chować. Ile tych, słuchajcie, mieszanek ziół weźmiemy? Kurde, jeszcze to bym chciała. I ten iskrownik. Nie, no to jest dramat, słuchajcie, z miejscem. Musiałabym nożyk schować. Zapiszmy to w takim razie tak, jak jest teraz. Zobaczymy. Obawiam się, że może być dupa z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że będzie tylko jedno starcie. Chociaż teoretycznie powinno być chyba więcej. Dobra, idziemy. Nie mam ani jednego miejsca, nie wiem, czy dobrze robię. Ale okej, idziemy. Małe cięcie było i lecimy. No, ciekawa jestem. Your ass again. William!
thing. That was my husband. She is my creation! I should have killed him while I had the chance. I don't know why, I couldn't do it. He was your husband. Honestly, we were more married to our work than each other. What about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? I couldn't let my daughter grow up in a world with a G-virus in it. Except that's no excuse for... Zajebiście, kochani. Tak właśnie myślałam, więc całe szczęście, że uzbroiliśmy się po zęby. Ale to... Czy to jest ostateczna walka? Generalnie nie podoba... Ta forma, w której on jest, to absolutnie mi nie pasuje do ostatecznego starcia. Ja doskonale pamiętam, jak jego forma wyglądała w ostatecznym starciu, więc mogę się tylko domyślać. Chyba w to oko musimy, słuchajcie, salić, ale nie do końca... Aha, dobra, wiem już jak... Wiem, o co chodzi z tą bronią. I to by było na tyle. Dobra, słuchajcie, podejście numer 3. Moim zdaniem to nie jest ostateczna forma Birkina, bo pamiętam doskonale, jak wyglądała i wydaje mi się, że może być mega problem. Zobaczcie, ile mam amunicji i nawet jeżeli uda mi się go pokonać, to nie widzę szans na dalsze potyczki, ale zobaczymy. Jeszcze sobie nie mogę w oko, słuchajcie, trafić. No ale dobra. Będziemy kombinować. Aha. Dobra. Łatwo jest go tutaj, znaczy może nie łatwo, ale jest fajnie, można go tutaj wymijać. Problem jest w momencie, kiedy on później się wścieknie, zobaczycie, dostanie takiego rage'a. O, i tutaj zawsze po lewej stronie jego prawej, a naszej lewej musimy wymijać. I w tym momencie on nas nie chlaśnie, ale to wymijanie to raczej jest takie dość oczywiste. Dawaj oko. To było, słuchajcie, zlamione. Dobra. Tutaj proponuję może podbiec blisko i może nas nie pierdyknie, słuchajcie. Właśnie. Więc to jest myśl, moi drodzy. Udało mi się w poprzedniej próbie dojść do takiego właśnie rage'a, którego dostał, ale on już, słuchajcie, tak na mnie naskakiwał, no że mnie ubił fiut jeden, no. Dobra. Oka zbite. Zajebiście. Mhm.
Niestety te wybuchowe niby pewnie są dobre, bardzo dobre, natomiast one go jakby nie zatrzymują. Oho, poszedł sobie czymś porzucać. Dobra, szybko Jill chciałam, słuchajcie, powiedzieć, Claire. O. Lepiej być blisko niego, kiedy on to rzuca, tylko trzeba od razu, słuchajcie, ruszyć tyłek. Dlatego, że no, niestety... No, o, nie! Co jest? Co to było? Czekajcie, bo on już zaczyna skakać, to jest bardzo niedobrze! No właśnie. Nie mam, słuchajcie, żadnej ochrony apteczkowej. Znaczy roślinkowej. Kurde, może być dramat związany z małą ilością amunicji. Prosto w oczko. Przepuść mnie. Ej. Nie trafiłam! To może mnie, słuchajcie, dużo kosztować. Znowu idzie czymś... No, pod... Jaki ciul! Zobaczcie, czemu on chciał mi przygrzać. Myślę, że tylko raz by wystarczyło, słuchajcie, gdyby mi ten pierdyknął. No, ma już tą taką troszeczkę inną formę, ale nadal to nie jest ostateczna forma, którą ja kojarzę z pierwowzorów. Sama tak naprawdę mu się nawinęłam, słuchajcie. Ej, no ale to było teraz nie fair. Kurde, no i właśnie o tym skakaniu mówię, jest to dość irytujące. I co, będzie kolejny zgon? No ja pierdzielę, czemu? Nie ma tu nic, żadnego sprayu. Jest chyba. Jest, dobra. Ja pierdzielę, znowu danger. Masakra, przepuść mnie, dryblasie. Zostały mi już tylko 4 naboje, kochani. Bardzo słabo to widzę. No zobaczcie, słuchajcie, jakiego on szału dostaje. Nie. Zostały tylko 2 naboje. Jeżeli ostatni nabój, jeżeli to nic nie da, to została mi już tylko zwykła broń i koniec. Ja już nie pamiętam, czy ja sam sobie z magnumami zostało, czy nie. Patrzcie. No i koniec. Ja pier... I dupa. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, jaki fart. Słuchajcie, granat uratował mi życie. O my god, to było, słuchajcie, epickie. Nic już mi nie zostało i granat mnie, słuchajcie, uratował. To było epickie. Słuchajcie, zbieramy wszystkie fanty, ale jest dramat, nie mamy nic, słuchajcie, z broni specjalnej. Nic. Tym razem, słuchajcie, nie brałam iskrownika, ale, słuchajcie, naboje wziąłam do iskrownika. No, też jest tam cudok jeden. Ale po prostu to był fart. To było wszystko tak wyliczone, ale słuchajcie, jak oni mi pierdykną jeszcze jedną formę Birkina, bo na pewno będzie jeszcze jedna forma Birkina, to nie ma co. No to dla mnie to jest koniec, bo ja nie mam już nic. Chyba, że zapodadzą jeszcze jakieś teraz po tej walce jakieś dobroci, ale
Zobaczcie, ile ja musiałam teraz stracić na niego amunicji, a co dopiero jak będzie jakieś ostateczne starcie? Nie no, dramat. O, patrzcie, ile dają mi. Ty, ile mam amunicji. Tam jeszcze coś było po drugiej stronie. No dobra, zabierz to. I co, to by było tyle? Tak, no na niebiesko się świeci. Gdzie ta winda? Tutaj. Wjeżdżamy na górę, ale to jest... Jeszcze mój stan aktualny jest zajebisty po prostu. No niby miałam jeszcze dwa naboje z Magnuma, no. Może to by coś zmieniło. No tak, teraz musimy tylko wrócić do Sherry. Zapiszemy sobie to na pewno. O, właśnie, tutaj jesteśmy. Wiem, co ja tutaj chciałam. Ja chciałam tutaj... Chciałam tutaj obejrzeć tą kasetę. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Stop! Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. No i moi drodzy, mieliście okazję zobaczyć, jak to wyglądało. Ja już znałam tą historię, wiedziałam, jak to się skończyło i tak jak wspominałam, niestety my się teraz musimy z tym męczyć. Nie mogę tego w staku, może być tylko 60, tak? To musimy i tak przechować i nic nie jestem w stanie teraz z tym zrobić. Nożyk może na razie nie. Mamy błyskowe. Chociaż tych nożyków mamy dość sporo. Niech se będą. Biorę ten iskrownik, bo nie wiem jeszcze, czego mam się teraz spodziewać w zasadzie. Bo jak mi, słuchajcie, powyskakują tutaj jakieś... Przepraszam was, bo się troszeczkę zamotałam, ale już, już wróciłam. Po prostu zamotałam się, słuchajcie. Chciałam się wracać tam, gdzie przed chwilą walczyliśmy z Birkinem niepotrzebnie, więc... Zrobiłam cięcie. No i co? I teraz musimy się tylko tutaj do samego środka dostać. A nie, bo jeszcze po Sherry idziemy. Zapomniałam. Słuchajcie, chciałam się stąd wydostać bez niej. Dobra. Ale wiecie co? Szkoda, że... Znaczy, nie szkoda, nie szkoda. W jedynce rezydencie w takim podstawowym można było na przykład uratować Chrisa albo nie, jeżeli grało się Jill i odwrotnie. No, ale powiem wam, że nie zrobili tutaj czegoś takiego, że możemy, słuchajcie, wydostać się stąd bez Sherry. Było trochę barbarzyńskie, prawda? No ale jakby nie dali nam tutaj wyboru różnych zakończeń. Są oczywiście różne zakończenia związane ze scenariuszami.
ale jakby nie mamy tutaj takiego prawa, jakby tak jak w jedynce, samemu zadecydować, czy zostawiamy kogoś ze sobą, czy nie. No ale tak jak mówię, no to chodzi o dziecko, prawda? No raczej nie przyszłoby to twórcom do głowy, żeby po prostu stawić dziecko na pastwę losu. Dobra, no to co? Wchodzimy do środka. My mom needs help. Annette? Sherry. How are you? Okay. But you don't look so good. Mommy? Hey, look at the screen. Oh, thank God. So Sherry's gonna be all right? She'll be weak for a little while, but... Yes. She's free of the G-virus. Did you hear that? We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct code. In case a G-virus leaves the building. So lucky to have you. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. No moi drodzy, Annette, słuchajcie, dostała olśnienia i szkoda, że w momencie swojego kresu nagle pokazała jakieś uczucia wobec swojej córki. Mam nadzieję, że smaży się teraz w piekle, bo przecież chciała zostawić Sherry na tym śmietnisku, wysypisku w kanałach na śmierć zatrutą. Więc niech, słuchajcie, sobie tam smaży się. Natomiast no, szkoda, że tutaj dziewczynka jest już bez mamy, ale lepiej być bez takiej mamy, słuchajcie, która chce was zostawić na śmierci, raczej się z wami nie interesuje. Więc matką roku by na pewno nie została, no ale swoją drogą nie odniosłam się w sumie do tej scenki z Birkinem i Annette. On ją również pierwowzorze, patrzcie, autodestrukcja. Fajnie to wygląda.
W każdym razie w pierwowzorze on ją też dał jej trochę po jabłku, no i ona przez to też zginęła. Ona nam dała wtedy ten antywirus. To jest troszeczkę zmienione. My żeśmy go sami tutaj zdobyli. O, bardzo dobrze poznaję to miejsce. Tu rozmawialiśmy, pamiętam, z Leonem. Łączyliśmy się. W sumie mało się... O, czekajcie. Mało się z nim kontaktujemy, powiem wam, tym razem. O, muzyczka. Uwielbiam ją z pierwowzoru. A, czy ja to chcę? Będzie. Na pewno pamiętacie tą muzyczkę, bardzo ona mi się podobała. No i mamy skrzynię i safe. Ciekawe, czy już ostateczny. Stresuje się trochę, ale nie mam gdzie tego schować. Wiecie co? Może być dramat. Może być dramat, bo ja jej mam z granatnika. Mam tylko ten cholerny iskrownik. Kurde. Nie wiem, co ja mam jeszcze wziąć tak na dobrą sprawę. Do Magnuma jeszcze, no bo co? Dobra, idziemy. Tak naprawdę, wiecie, nawet się tak jakoś specjalnie nie przygotowałam, bo nie wiem, co mnie tu czeka. No i jest odliczanie. Także musimy dojść gdzieś do końca. To jest, ale ja nie mam, a mam miejsce. Musimy dojść gdzieś do końca i jeszcze w tym czasie zdążyć zawalczyć z Birkinem. Aha, okej. Okay. Nie. Czekajcie. Aha. To super. Trochę to zjaniłam w sumie, wiecie co, mogłam biec od razu przed siebie. No ale dobra. Tylko że straciłam dwa błyskowe niestety. Gdzie teraz? Tu chyba musimy zejść. Tu jest zabarykadowane. O, mamy znowu... Boże, ile tej amunicji! Po co mi tyle amunicji? Słuchajcie, teraz do zwykłej broni. Nie mam pojęcia. Po co? Oczywiście, że zamknięte. Pewnie zaraz jakieś beboki mi tu powyskakują. No, 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 oczywiście, że tak. To było do przewidzenia. No i słuchajcie, Magnuma już nie ma. One są tak szybkie. A, ja już nie mam czym rzucać. A, chciałam ten granat zostawić na bossa, ale widzę, że się nie da. Okej, okay, padło ścierwo. Tam jest następne. Otwórz te drzwi, mała! No to wchodź. No tak w miarę. Lecimy. Kurde, prawie 8 minut, niecałe 8 minut już tylko zostało. Może ta walka będzie prosta i krótka, słuchajcie. Dobra. Ale ma, słuchajcie, ćmy w brzuchu. Może się wyrobimy w jednym odcinku. Wagonik?
No tak, pociągiem będziemy, słuchajcie. A to my teraz będziemy tym wagonikiem zjeżdżać w dół. No dobra, okej. Okay. Tak troszkę zmienione. Mamy jednak jeszcze skrzynię, ale nie mamy zapisu. Czy ja mam jeszcze jakieś leczenie? Dramat, słuchajcie, to co tutaj jest w tym ekwipunku, to jest jakiś dramat. Ja tego nie widzę. Coś czuję, że będę musiała się cofnąć trochę do tyłu z rozgrywką, ale nie chcę krakać, nie chcę krakać. Patrzę, czy coś tu jeszcze jest, tylko że za dużo czasu nie mam na rozglądanie się. Wow! Moja broń ulubiona, słuchajcie, z dwójeczki. No to teraz, słuchajcie, są perspektywy, są perspektywy. Nie mamy czegoś do włożenia. Szybko. Musimy może wejść do tego wagoniku. Okej, teraz już mam, już widzę światełko w tunelu. Może, słuchajcie, to tak miało być, że niekoniecznie musi mi coś zostać z poprzedniej walki. Jakieś baterie. Co robisz? Muszę zatrzymać ten train. Okay. I promise I won't move. Good. Be careful. Always. No dobra. Zostawiliśmy tu Sherry i lecimy, słuchajcie, włożyć baterię i zabieram tą broń. Może będzie dobrze. Claire! What? Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Look, you need to get out. Fast! I know. I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Leon. Leon. Damn. No to jednak, słuchajcie, połączyliśmy się z tym Leonem. Dobra, dawaj tą broń. No i słuchajcie, mamy ostatnie starcie. Lecimy skopać tyłek Birkinowi. Kochani, dramat. To jest już moje, którejś z kolei podejście. Od razu wam mówię, no znam już tą mechanikę, trochę tu pograłam, nie pokazuję wam już tych moich zgonów. Jak widzicie, mam o wiele więcej w ekwipunku. Musiałam, moi drodzy, cofnąć się do poprzedniej walki z Birkinem, która mi poszła tak średnio. I z tamtej walki zostały mi bodajże 3 naboje do granatnika i chyba jeden granat, już nie pamiętam, jeden albo 2. Generalnie on tutaj, jeden nabój. Generalnie on nie jest trudny, ale, moi drodzy, on teraz się będzie tak turlał, o właśnie, my musimy, słuchajcie, tego omijać, nie zawsze się da. Natomiast samo jego poruszanie się jest takie dość instynktowne. Czasami idzie to zjanić, na przykład tak jak teraz. Pewnie mi sieknie. Chociaż nie. Ale moi drodzy, no musiało... Nie wiem, jak mi pójdzie to teraz. Czy wystarczy mi te dodatkowe naboje, które udało mi się jakby zachować z tego poprzedniego starcia. Nie dało rady inaczej. Nie było szans. Cały czas... Ten czas schodził mi do końca, bo zostawałam tylko i wyłącznie ze zwykłymi amunicjami do zwykłej broni. Nie było opcji go zabić w ten sposób. Po prostu brakowało. Pomimo tej wypasionej, którą trzymam teraz w ręku, nie było szans. Więc musiałam zrobić lepsze podejście w tamtym starciu. Dobrze, że miałam save'a, bo bym się bardzo zdenerwowała. Więc od razu moja rada dla was, jeżeli gracie na hardkorze, róbcie sobie właśnie kilka save'ów, a zwłaszcza przed starciami z Birkinem i tak samo po starciach róbcie sobie save'y na innych slotach. Zawsze dzięki temu możecie wrócić.
No, i w sumie się nagadałam. A apteczek tutaj też nie brałam jakoś super ekstra dużo. Bardziej tutaj trzeba... Da się to nawet zrobić, słuchajcie, myślę, bez używania jakoś specjalnie roślinek, sprayów. Jak widzicie, mało tutaj tego pozabierałam. Gdzie on jest? Czy on się już gdzieś wspina? Tak, on się wspinał. I przede wszystkim nie mogę tutaj pudłować, no bo jeżeli będę to robić, to niestety nie braknie mi tej amunicji znowu. Nie wiem, czy teraz dobrze zrobiłam. Muszę spadać znowu. Trochę dostał tą broń. Dostanę. Wiedziałam. I mam danger. Mam w sumie spray. Na razie użyjmy sobie tej roślinki, żebyśmy mieli, wiecie co? Żebyśmy mieli ochronę. Myślę, jak... Czym by go tutaj najlepiej teraz... atakować. O, on się wspina, to dobrze. Najlepiej jest tego iskrownika w sumie... Co to było? Najlepiej jest tego iskrownika używać w momencie, kiedy on się wspina. On wtedy nie jest nam w stanie nic zrobić, a jednak iskrownikiem musimy go atakować z małego dystansu, prawda? Inaczej nie ma opcji. Może teraz niech będzie granatnik. Ja jestem ciekawa, słuchajcie, czy mi braknie tej amunicji, czy nie. Jeżeli mi braknie, to ja po prostu nie mam pytań. To ja wtedy już nie jestem z tego chyba bardziej w stanie wyżyłować. No i by się tu teraz kurlał, ale okej, udało mi się. No i dobra, lecimy znowu z tej maszynowej. Ona się tak dość długo rozkręca, ale jest bardzo mocną bronią. Ale to zjemiłam. O, i znowu się wspina. I bardzo dobrze. O, słuchajcie, zostało 3:20. Ja nie wiem, czy ja zdążę to zrobić. No. Okej. O, będzie się turlał. No, udało się. Uf. Dobra, spadaj. Uff, teraz może trochę z tej. O kurde, będzie się kurwać. To muszę sobie. Okej, udało się na szczęście. Bardziej trzymajcie się zawsze przy samym wagoniku, jak... Jak on się kurwa, nie. Jak on się wspina, to chyba nie ma sensu tracić tutaj amunicji. Zostało mało czasu. Bardzo mało. Jezu, zaś się będzie tutaj kręcił. Kurde, wygląda na zmęczonego, ale... Ale widzę, że końca nie ma. Końca nie widać. Ludzie! O, super. Akurat kiedy kończy mi się, słuchajcie, ochrona, to musiał mnie pisknąć. Dupa, minuta 50. Słuchajcie, czy ja znowu to... Oni nie wiem, nie jest niezniszczalny, nie zabije go, czy jak? Czy kigrzmot? Albo ja się tak pieprzę, słuchajcie, z tą walką? Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego mi brakuje tego czasu? Doszłam tutaj tak, że miałam chyba 7 minut na to, aby go pokonać. To wcale nie jest, słuchajcie, mało. Kurde, przecież dobrze unikam tych... Może ja się z nim za bardzo po prostu bawię, ja nie wiem. Co jest? Dawaj go, może to jest na wykończeniu. No jest super, zero.
Koniec, zwykła broń nie została. So what's the first thing you want to do when we get out of here? I want to see where you live. Good. Sigh. Take a shower. Yeah. Really? Not bad. Oh yeah. Claire! Leon! It's so good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Moi drodzy, udało się, kochani, udało się nam. OMG. Jestem zafascynowana, moi drodzy, tym remake'iem. I zobaczcie, jest to tak wyżyłowane na hardkorze, że ja się wypstrykałam, co... Kochani, wypstrykałam się co do ostatniej amunicji, co do jednego. Zostało mi tylko ze zwykłej broni, no, dramat. A to co? Okej, zapowiedź. Wiem o co chodzi. To już będziemy grać Leonem B. Nie będę wam zdradzać. Jaka ocenka? C. No, słuchajcie, może być, nieważne. Tak na szybciutko, na sam koniec, ja wam tutaj będę pokazywać jakieś dodatkowe rzeczy i trochę słów od siebie. Ja jestem zafascynowana tym remake'iem. Wiem, że większość ta gra zbiera takich pozytywnych opinii. Wiem, że są też osoby, które jednak wolą pierwowzór. Ja jestem zachwycona. I pomimo, że jestem miłośniczką statecznych kamer, czyli tych standardowych, i tutaj nie do końca byłam pocieszona, kiedy usłyszałam, że to będzie za postaci, jednak słuchajcie, wszystko zostało zrobione w taki sposób, że ja po prostu zbieram szczenę z podłogi. Podoba mi się niesamowicie ten tytuł. Jest wart, słuchajcie, swojej ceny. I po prostu, no, wielkie brawa. Wielkie brawa, słuchajcie, dla twórców. No i nie, uważam, że chyba lepiej się tego nie dało zrobić. Owszem, cały czas było... Wielką presją było to, że cały czas było czuć to zaszczucie, prawda? Cały czas coś się działo, była cały czas ta dynamika. Ale takie są gry dzisiejszych czasów i trzeba się z tym liczyć. Ale mi to zupełnie nie przeszkadzało. Owszem, chciałabym poczuć w pewnych momentach taki chwilowy spokój, ale to, co się działo, było, tak wydaje mi się, rozsądnie wymiarowane. Ale okej. W każdym bądź razie dla mnie po prostu szóstka. Szóstka, 6/6 ocena i nic dodać, nic ująć. Zabieramy się teraz oczywiście za scenariusz Leona B. Nie odchodźcie oczywiście od tej serii, ponieważ Leon B zupełnie jakby inaczej powinien być rozegrany według mnie. Pewnie niektóre elementy na pewno będą się powtarzać, niektóre starcia na 100%. Natomiast będzie też wiele nowych, przypuszczam, elementów, także
Serdecznie Was zapraszam. Na chwilę obecną zakończyliśmy ten etap, także można powiedzieć, że połowa gry za nami, jeżeli oczywiście mówimy o Claire A, Leon B. Dobrze, moi drodzy, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście na tym scenariuszku. Nie żegnamy się zupełnie z serią, widzimy się w kolejnych odcinkach w scenariuszu B. To tyle, moi drodzy, do usłyszenia, cześć. Thank you.